Rozdział 5. Mamy poważne przesłanki, by uznać, że ostatnia podziemna próbna eksplozja ładunku atomowego w Korei Północnej w istocie Gordon wyraźnie dawkował napięcie była techniczną próbą małego ładunku ale nie koreańskiego tylko. – Irańskiego. – Ta z szesnastego? – zapytał Konrad z niedowierzaniem. – Tak, właśnie ta. – No to ładnie. – To znaczy, że mają już bombę? – skomentował wiadomość szef. – Ale dlaczego w Korei przecież? – No przecież mogli u siebie. Przygotowania do próbnej eksplozji w Iranie nie dałyby się ukryć przed Mosadem. I oznaczałoby to de facto natychmiastowe uderzenie Izraela. A tak kontrolowany przeciek agenturalny wkomponowuje się w ich strategię przeciągania sprawy, jak to robią dotąd z szóstką i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, aż do momentu, kiedy będą mogli ogłosić, że posiadają broń jądrową i zamierzają dokonywać własnych prób. Wtedy będzie już za późno. Tłumaczył Gordon. Inteligentni Irańczycy niebezpieczny przeciwnik można było ich o to podejrzewać włączył się Konrad. Czyli komunikują światu: Nie mamy bomby, ale tak, jakbyśmy ją mieli co teraz zrobicie zależy od Was. Chińczycy i Rosjanie przyklepią status quo bo właściwie to tylko jedno mocarstwo atomowe więcej w regionie mógłby ktoś powiedzieć, i z punktu widzenia Rosjan nic się nie zmieni dla nich. Ważne jest utrzymanie sankcji na Iran, bo wtedy rosyjski gaz ma mniejszą konkurencję w Europie. No, zresztą, jeżeli my wiemy, jak mówisz George, to Rosjanie wiedzą o tym już dawno. I nic nie zrobili, by powstrzymać Irańczyków. Przerwać ich współpracę z KRLD. Takiej pewności nie mamy, odpowiedział wezwany do tablicy Gordon. Brak jest też danych wywiadowczych z Moskwy na ten temat. Oczywiście, że rosyjski wywiad ma największe możliwości w Iranie, ale co Kreml wie, pewności nie mamy. Nasz premier nie zrobi nic przeciwko Rosjanom, bez twardych dowodów, że wiedzieli o irańskiej broni atomowej. Pracujemy nad tym mocno i CIA też, ale wolelibyśmy, żeby Rosja zachowała dziewictwo, bo inaczej skruszy się obecny porządek polityczny i trzeba będzie podjąć działania represyjne wobec Moskwy. A komu to potrzebne? No dobrze, dobrze, ale skąd wiecie, że to nie dezinformacja. Wspólna zagrywka Koreańczyków i Irańczyków. Zapytał szef. Ależ oczywiście, że to może być. Wspólna zagrywka, tyle że nie dezinformacja, lecz inspiracja. Korea z bronią atomową w zasięgu Japonii, a być może niedługo i USA, to poważny problem dla świata, a jeszcze Iran na dodatek.